Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Witam się z nami w dość niecodziennym miejscu, znaczy niecodziennym, w sumie każde miejsce jest niecodzienne, w innym miejscu niż ten, bo nie przy ognisku, nie też na dole przy ścieżce, ale zaraz po pokonaniu dwóch tych smoków. Jak widzieliście, przed chwilą miałem mniej strzał nakładających krwawienie, no bo to głównie ich używałem, no bo też, no nie oszukujmy się, na tak wielkie cele strzały, które wywołują krwotoki, są najlepszą możliwą opcją. No i tak, oczywiście, że jest tutaj zwykłe kuźwa zejście, którego ja oczywiście, jako skończony debil, nie zauważyłem, ale na szczęście nadrobimy to w tym momencie. W ogóle ten smog mi tutaj w trakcie walki poleciał, zeskoczył gdzieś tutaj i zabił mi dwóch typiarzy, nawet nie wiem, co tu się znajduje, nie? O Boże, nie! 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 Zaści krysztalnicy, czy jak to się to gówno nazywało? Ja nie mam ciężkiej broni chyba na wyposażeniu. Czy mam? Mam coś ciężkiego? Co najwyżej to kurde te włócznie tylko. To nie wiem, czy ona się liczy. O, dobra. Boże, przy backstabach, przy ripostach powinna się zaliczyć. Albo przy ładowanym silnym ciosie. Dobra. Moje szczęście, że się od dawna z tą włócznią nie rozstaje. Dobra. Okej. Okay. Dwie faczki zregenerowane, tu wypnijmy sobie jedną taką. Resztę zregenerujemy sobie zaklęciem. No i idziemy dalej. Czyli proszę, to tych krysztalników, czy jak się to gówno nazywa, zabił ten smok. Bo w trakcie walki po prostu huchnął ogień na lewo i prawo i właśnie zabił trzy postacie. Już teraz wiem właśnie, co to było. Dobra, tu mogłem akurat dać po prostu zrobić tego. To jest Drake'a. Ale to jest... O, nice, backstab jeszcze wszedł. Ładnie. O, i kolejne flaszki się regenerują. To mi się bardzo podoba. Te cienkie kostki bestii. Dobra, na konia w takim razie. Tutaj mogę w sumie na razie wrócić do tego ostrza. Znaczy wrócić do tego ostrza, do tego talizmanu. I dobra, tu był ten cholerny wilk. Dalej nie wiem, skąd on się tu wziął. Wyknijmy. Mamy jarzelinkę. No ty kurwo jebana! Masz koniku? Zrobię tego więcej, tylko on mi nie chce dać spokoju, żebym mógł konia nakarmić. Jeszcze raz. No i kurwa, teraz nie wiem, czy struga padł, czy nie. Aha, dzięki. Co miało być przed chwilą? Co to miało być, ja się pytam? Kaszlnął swoim magią, po czym wypluwanie pocisk, który smok normalnie z pyska wypuszcza? Jaja sobie robicie? Uff. Jesus fucking Christ. Uwaga, już trupa przeoczyłem, widzę. Jakimś ważnym przedmiotem. Żwir, dobra. Usunąć ważny z tego zdania. Po prostu z przedmiotem. Bo to jest może cenny przedmiot rzemieślniczy, czy tam rzadki przedmiot rzemieślniczy, ale nie jest to przedmiot ogólnie ani cenny, ani ważny.
W ogóle właśnie zaprzeczyłem sam sobie. W sensie, wiecie o co chodzi, nie? Że chodzi o to, że to nie jest nic specjalnego. Super, super, super. Podniosłem tarczę. Ale pewnie, po co gra ma mnie słuchać? Żegnam. Dwie flaszki zregenerowane, jedna flaszka zużyta, jedziemy dalej. Dobra, to skoro nie da się z tym psem, czy tam wilkiem walczyć w sposób kurwa konwencjonalny, czytaj na koniu, znaczy konwencjonalny na koniu, to spróbujmy się zawalczyć konwencjonalnie na ziemi. O, ładnie, backstabik. Oczywiście przez to, że go nie rozbiję, no to damage był niski. Ale teraz jest rozbity, więc będzie wyższy. Oczywiście przez rozbicie mam na myśli, że rozbicie takiego pancerza, czy co oni tam mają, a nie, że rozbicie, że poise break. Żeby ktoś się... żeby ktoś tutaj nie... ten... żeby kogoś tutaj w błąd nie wprowadzić, nie? Leba. Łykaj flachę. Ładuj. No i żegnam. Proszę, od razu lepsza trasa w ogóle dojścia do tego miejsca też jest. Muszę skakać jak debil z chuj w jakiej wysokości. I dobra, czy on się gdzieś tutaj skądś wyskoczy, czy on się tak po prostu zmaterializuje? Nie, on się po prostu dematerializuje, tak to on jest z dupy. Świetnie. Super. A tak, pewnie, tak, pewnie. Wpierdol się tu jeszcze. Runie podniosłem, a to... się mogło źle... skończyć. Raz, dwa. Dobra, jestem tak w miarę osłonięty. Oczywiście, ale sobie po prostu przeskakuję. Czemu pierwszy wilk w Siofrze był kurwa łatwiejszy od tego? HXD. Dobra, wejdź tu, zabierz to. Kowalski level 7. No. Powiedzmy, że to jest jakiś tam swego rodzaju skarb. Tu. O, level 8! To już coś lepszego. Tutaj będzie co, level 9? W takim razie? Nie, też level 7. Dobra. Poisebreaka nawet nie liczę, nie? Ale chcę chociaż jakoś tak... chcę go chcesz zabić, bo wiem, że to jest mini boss, więc jak się go po prostu pozbędę, no to jest... mam już spokój sobie z nim. Zaś splunięcie smoka! Kurwa, za daleko był. Kurwa, daj mi się wyleczyć! Zaś splunięcie. Zaś to źle wyczułem. HXD. Ostatnia flaszka lecząca. Jest co? Jest! Wreszcie! Jezu, 4000 run za tego wilka to jest totalnie nieopłacalny deal. Ale spokój, że się go zabiło, to jest o wiele lepsze. O wiele lepsza nagroda za zabicie tego cholerstwa. Dobra, teraz jak zejść, żeby zaś tu nie biec? Jak idiota. Tu jest normalne zejście, więc poproszę o nie. Czy będzie więcej tych kryształników, czy jakoś tam nazywali, bo
Coś tak klebie mi w głowie ta nazwa z jakiegoś minibossa. Kryształnicy. Tylko nie wiem, czy w sumie jest to poprawne skojarzenie, ale chyba tak. No kurwa, nie. Uff, dobra. Nie wiem, czy to by, nie wiem, czy zamortyzowałem to walnięciem w ścianę, czy po prostu była jeszcze to wystarczająca wysokość, ale dziękuję, że nie zginąłem. Ile ma flaszek? 3 leczące, tylko i wyłącznie. O, nice, miejsce łaski. Powiedzmy, że jest to swego rodzaju nagroda za przejście tej trasy. Możemy odpocząć, bo i tak to są nowi wrogowie, ewentualnie. Południowy ołtarz. Tutaj ten mój znacznik do usunięcia. Co tutaj? Tak, ponownie trzeba znaleźć trzy wielkie, mądre bestie. Dobra, sobie mogę już wrócić z tego do Megakiby. No i poszukajmy teraz tych. Poszukajmy teraz żółwików. Przez na ciało. W jakim sensie? No nie, ile poleciał gdzieś tam. Ajajaj. Dobra, no tutaj to ich raczej nie będzie. Chociaż w sumie jeden żółw był na drzewie, więc jakby jakiś był w skałach, to nie powinno mi to w ogóle dziwić. Ale dobra, na razie nie widzę. Tylko pytanie, czy one zaś będą niewidzialne, czy jednak będą bardzo widzialne. No bo wiadomo, raczej nie chodzi o te takie iluzje. To jest zwykły żółwik, którego mogę dla mięsa zaciukać. Nic więcej. Tutaj też ktoś szuka, widzę. Boże, na strudze. Ale raczej koń niewiele pomaga. Pies. Okej, duży ten żółw. Dobra, mamy jednego w takim razie. Czy drugi będzie zaraz obok? Nie. Okej, to idziemy dalej. Tutaj jakieś ziółka. I nic poza tym. Szkoda. Dobra, wejdźmy jednak na konia. Będzie trochę szybciej się będę przemieszczał. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Tu, tak, tu jest albo tego jednego. Tutaj gdzieś na kancie, czy tam na klifie, kolejny taki żółwik. Nie widzę. Raczej nie ma co iść dalej poza tą wieżę całą, czy cały ten budynek, no bo wiadomo. Żółwie są zawsze w pobliżu tylko i wyłącznie tego budynku, ale teraz nie wiem, kurde, czy patrzeć na drzewa, czy na te klify. Tutaj pusto, tam też pusto. A z tej strony? A już myślałem, że widzę, ale nie. Tylko mi się wydawało. Tutaj też pusto. I tu też pusto. Dobra, no to albo drzewa, albo są gdzieś niewidzialne, no to... Nie powiem, to będzie drobny problem. Niebieskich między drzewami muszę czegoś szukać, no ale też nie widzę. W ogóle gdzieś wyczytałem, że jak się dobrze odczeka timing, to można zobaczyć księżyc zwykły, w sensie mroczny księżyc i księżyc zwykły, nie? Czyli dwa księżyce, które poniekąd oczarowały zarówno Renale, jak i Rani. Dobra, jakby... Ja rozumiem, że że żółwie mają twardy pancerz, no ale nie wmówicie mi, że katana nie jest w stanie się przez niego przebić. Literalnie, ten odcinek ma jakieś pół godziny, jak nie więcej. Połowa tego czasu, jak nie ponad 20 minut, jest zmarnowana przez szukanie tych żółwi. Mnie to osobiście aż irytuje. Okej, widzimy się...
Halo, mikrofonie? Czemu spadłeś? Co się stało? Widzimy się po cięciu. Jestem w wieży rani. Jakby co? Nie, to nie odblokowuje żółwi. Żółwież załatwiłem. Uwaga, co się okazało? Trafiłem na baga, który w tej grze jest od dłuższego czasu i o dziwo jeszcze nikt go nie naprawił. Ale co wystarczyło zrobić? Wystarczyło przy tej wieży, tylko muszę teraz tylko namierzyć tutaj. Wystarczyło po prostu tutaj przyjść, jakby co jeszcze nie byłem w środku. Za chwilę tam pójdziemy, zgarniemy, tylko dowiedziałem się w końcu, gdzie może być Blighty. To chcę jeszcze sprawdzić. Ale wracając. Otóż uwaga, wystarczyło, że podszedłem do tego posągu. Dosłownie parę razy pospamiłem posąg, mapa, posąg, mapa, posąg, mapa, po czym poszedłem tutaj, bo okazało się, że tam, gdzie chodziłem za tym żółwiem, wam to oczywiście wyciąłem, żeby nie marnować waszego czasu, a tym bardziej czasu tego odcinka. Ten chodziłem, próbowałem go trafić, on powinien tam być, ale go nie było. To samo tutaj z tą wyskocznią, on tam gdzieś jest w powietrzu, niby powinien też się pojawić, nie pojawił się finalnie, ale za którymś skokiem w końcu udało mi się tego żółwia trafić, czytaj, zniszczyć iluzję, no i otworzyć sobie przejście właśnie do wieży. I to mamy załatwione. A gdzieś tutaj, przy wieży rani, powinien znajdować się właśnie Blight, tak więc zobaczmy, czy faktycznie się tu znajduje i jeśli tak, to czy... Myślałem, że to on, ale nie przewidział. O kurde! Ej, co to za trup? Czy to był smutek? Być może. Czekaj, ale podejdź. Light. Jest. Oho, chyba będziemy musieli zawalczyć, chyba. Jakiś zabójca, chyba. Wiadomość, nie wytrzymam. No. Nie mogę do niego zagadać, byłaby już dana opcja, więc no. Przykro mi, Blight, ale muszę to zrobić. Oho, czerwone oczy. Dokładnie. Nim to już się... Oh shit! A nie, dobra, myślałem, że teraz wyhodował, w cudzysłowie oczywiście, te kryształy. Ale na szczęście nie. Ale patrzcie, widać, kurde, że ten poprzedni to był jakiś przebieraniec. Bo fakt, Blight używa takiego samego miecza, ale nie używa tego takiego płomienia, który myślałem, że jest czarnym płomieniem, ale się okazuje, że to nie był czarny płomień. Tylko to była moc runy śmierci. Co jest najlepsze? Ja też mogę używać tej mocy. Tylko potrzebuję odpowiedniej broni, którą o dziwo mogłem dawno temu zdobyć. Tego oczywiście nie zdobyłem z... No nie wiem, właśnie głupoty chyba. Albo raczej laga a propos tego, jak tego jak kiepsko eksplorowałem. Okej, no to nie powiem, ładnie to przetegował. Jest lachy, on tu chyba nie wejdzie. Czy wejdzie? Nie, dobra, wszedł jednak. Tylko jak ja pójdę dalej, to on już dalej nie pójdzie. Ale nie chcemy go resetować za żadne skarby. Dobra, moment. Czemu ja nie użyłem tej samej taktyki, co na tamtego przebierańca? Pyk! No, nie tej, nie żeby sobie spuszczać w pierdol. O, nice! Przypadkowo backstab i wszedł. To... Kurde, no jak go prawie sięgą, bo krat to zdetonował. Serio, krat ten silny cios. Jedna, druga. Kurde, złapał mnie! Dobra, na szczęście niewiele poza tym. No dawaj, dokończmy ten pojedynek. Kurde. Chciałem, że się uda go. No właśnie, jeszcze jeden taki blok i jest okej. Okay. Ale taki blok do faktycznego bloku jest! Dobra, sięgnąłem go pierwszy. Okej, okay. 2000 run za niego. Królewski Wielki Miecz i set Blighta. Nice.
Ale o dziwo nie mamy nic na głowę. To jest dziwne. Dziwne? Nie, w sumie nie, co ja gadam, dziwny, przynajmniej nie miał. Miał ten... Swoje miał, ten swój... ten... Swoją łepetynę miał to po prostu, bo to nie był hełm, to była jego głowa po prostu. No, bardzo ładnie to wygląda. Nie powiem. No, ale niestety, zbroja Radana jest pod każdym względem lepsza, więc no, nie będziemy używali zbroi Blyda, ale za to możemy używać kilku, na przykład jego broni, bo ona może być spoko. Wielki miecz ozdobiony w królewskim, karyjskim stylu. Ulubiona broń Blyda Półwilka. Nie pogodziwszy się z własnym losem, Blyd przyrzekł nie służyć nikomu prócz Rani. Na dowód tego podczas przysięgi w mieczu zaklętą magię zimna. Unikalna umiejętność wilcza atak. Napełni wielki miecz mocą mrozu, po czym przeturlej się w przód, by wbić go w ziemię. Następnie wyciągnij broń, by uwolnić wybuch zimna. Czyli dokładnie pewnie to samo, co on wykorzystywał w trakcie naszego pojedynku. Dokładnie. Ale patrzcie tu, to jakiś... Kto to jest? Bo jego tu nie było wcześniej. O, ich też tu nie było. Chyba coś zabójcy wysłani przez dwa palce. Ciekawe, jak tam sobie Selubis w sumie radzi. Dobra, popić nie mam czym. A chyba przeżyje? Ładnie, nawet koń demage nie dostał. Zobaczmy, czy Selubis przeżył, bo mam w sumie te odłamki, no to mogę mu je dać. Mimo, że jego lalki są kompletnie bezużyteczne. Jak widać, gość niestety nie przeżył. Dzwonek kulisty Selubisa i set Selubisa. Okej, dobra, czyli chyba jednak i tak będę mógł sobie to... O! Czekaj. Co? Sprawdź. What? Okej, biorę to. Czekaj. Moment, chwila. Czy on sam się w kukiełkę zamienił? No tak to wygląda. No co za dzban. Jakby, jak mam to rozumieć? To się on przed tymi zabójcami tak się załatwił? Czy może oni go tak załatwili? Bo nawet, to byłoby nawet w sumie ciekawsze. Zobaczmy ten dzwonek kulisty. Raczej będzie to dokładnie to samo, co miał, czyli te zaklęcia tylko i wyłącznie, no ale... samej tylko tego możemy wziąć. To jest tutaj. A, napis zapomnienia. A, gdzie ten dzwonek? Będzie gdzieś niżej chyba. Tak. O kurde! Gdy? Zapomniałem to dać! A się zastanawiam, kurde, gdzie upiorne kowalie mogę zdobywać wcześniej? No i kurde, mam odpowiedź. Bo mam parę, mam jakieś prochy, które chciałem ulepszyć. Dzwonek kulisty Selubisa. Znaleziony przy jego zwłokach. Aha, okej, okay, nic takiego widzę. Upiorne kowalia, poziom pierwszy, drugi i trzeci. Pięknie. No i to mi się podoba. Dobra, zanim pójdziemy do okrągłego stołu, żeby te oba dzwonki tam zostawić, to zobaczmy, co takiego powie nam Iggy. A propos właśnie Blyda. Greetings, my fellow. Unthinkable. How could Blythe? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blythe became a curse that plagued Lady Rani. Yet even in madness, gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology. Okej, okay, no to brzmi co najmniej niepokojące. Okej, okay, ponury kamień, to mogę... Ten, wiele nie ulepszyłem, ale... Jeden wizerunek wystarczy, żeby to ulepszyć. Jakby co tak, rozmnożyłem sobie wizerunki i tak dalej, dzięki temu mam na przykład dostępne... O, a to nie jest talizman! To jest jakaś, to jest jakiś użytkowy przedmiot. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. A nie, dobra, nie, przecież to już czytałem. Ale dobra, czekaj. Użyj. Tylko może... This is a true shame. Don't ever show your face again. Not to me. And not to my liege. Nie chciałem go zaatakować! Ja pi... Dobra, nie. Gdzie jest ta...
Lukaria, dzwonnice, tutaj. Patrzcie, mam pretekst, żeby wykorzystać tego, ale no nie pomyślałem jednak, żeby się trochę cofnąć, żeby go nie zaatakować, nie? Przez przypadek. No dobra, przynajmniej widzieliśmy, jak to wygląda. Ty, a propos, czy ja u niego nie zostawiam jakiś fajny zakręć? Ucz się magii. Wykupione. Inkantacje. Wykupione. Dobra. Okej. Okay. Odmąć pokutę. Tak. Dziękuję. Zobaczmy teraz, jak to wygląda z Ijim. O kurde. Nie! Kolejny ten zabójca! Ale dobra, przynajmniej się z nim pogodziłem przed śmiercią, nie? Oh shit, ty, on nie strzeli. Myślałem, że on samobuja strzeli czy coś, nie? To co growego wypowiedzi, ale on nie strzeli samobuja. On teraz, patrzcie, to jest albo moc runu śmierci, albo moc czarnego płomienia. Kurde, ale zginął w walce przynajmniej. To się chwali. Dzwonek kulisty Ijiego i lustrzany hełm. Dziwne, że zabieram hełm, on go ma dalej na głowie, no ale dobra. Zobaczmy. Większy umysł kosztem energii. Dobra, widzę, że opis jest taki sam. Dobra, może z tych szat to lepiej przeczytam. Jasno-niebieskie szaty z nakreślonymi na nich ruchami gwiazd, noszone przez nauczycieli magii, którzy służyli karyjskiej rodzinie królewskiej. Błyskamienni czarodzieje są spadkobiercami astrologów, o czym doskonale pamiętają Karyjczycy, mimo że gwiazdy już od dawna nie decydują o ich losie. I właśnie jeszcze tutaj zbroi Blajda. Częściowo znoszona czarna zbroja Blajda, człowieka wilka. Skóra zwierzęca służy za pelerynę i chroni przed zimnem. Blajd, od lat pchany w objęcia chłodu, wiernie służył rani jako jej ostrze. I tutaj... Hełm ze szkła, przypominającego kryształ. Ponoć wojenny doradca Iji nigdy nie zdejmował go z głowy. Łatwo pęka i słabo amortyzuje uderzenia. Noszony przez zdrajców stanu, chroni przed interwencją wyższej woli i służących jej palców. Iji bał się własnej perfidii. Ciekawe. Uwaga, czy jak ja teraz tu usiądę, to czy on ten? Czy on stąd zniknie? Czy to zostanie? Nie, zostanie. Dobra. Sortujemy oczywiście. Tak. Dobra. To też coś, o czym prawie zapomniałem, mianowicie użyjmy błogosławieństwa. Stwierdziłem, że jak już wykorzystuję te, nie? Rozmnażanie, no to czemu by sobie nie pomnożyć jeszcze paru rzeczy. Okej, okay, co dalej? Mam tutaj wzięte też te rzeczy kolejno z wizerunków, jak już zdążyliście zauważyć pewnie po tym tej lalce. Mam ten róg, dzięki któremu odzyskuję skupienie za pokonywanie wrogów. Mam też bronię ogólnie Radana, czyli właśnie te jego wielkie miecze plagi. Specjal wygląda dość fajnie, bo wygląda tak. Zasysamy typów do siebie, po czym napieprzamy w glebę i możemy ich bardzo ładnie tym pierdolnąć bądź zabić. Tutaj to jest miecz Blajda. Miecz ten. Miecz Morgota. Też test to wam pokazuję. Specjal wygląda tak. Mogę tak zrobić dwa szybkie cięcia, ale mogę też nawet spamić w kółko, nie? No a poza tym to wiadomo. To tak samo się atakuje jak tym... kółem wasalnego rycerza. Wróciłem sobie woła... Znaczy wróciłem... Dałem sobie woal z powrotem tutaj, bo mi się strasznie podoba. Walczenie tym, no ale niestety nie mam dalej kamieni tych ponurych, żeby to ulepszyć bardziej. Też kolejne upgrade'y poszły. Włóczny zgnilizny. Szczerze pokorzystam teraz z tej włóczni czystej zgnilizny, bo fajnie to wygląda. Ewentualnie do tej glewi możemy też się przekonać. Mamy też wielki łuk Radana. Zobaczmy, jak wygląda ten specjal. Broń. Aha, czekaj, bo nie mam strzału.
wyekwipowanych. Zobaczmy. Zwykły strzał. Okej. Okay. Wiadomo, tym triggerem jest drugi, a zobaczmy to. Dobra, zakładam, że po namierzeniu to leci albo w cel, albo... Czyli dookoła celu, albo leci w cel taka ścieżka, jak było w trakcie walki z bossem. Ile to zabrało strzał? Jedną! Okej, okay, no to jest jeszcze też fajna rzecz. Ale na razie wróćmy sobie tutaj. Tutaj, tutaj. O, chociaż w sumie wróćmy do kuszy, bo mam tutaj tą kuszę w miarę ulepszoną. Bije też ona więcej, ja mam też bełty. Bełtów mam strasznie dużo, więc myślę, że to jest... Nie taki zły pomysł. No, szczególnie tych mam strasznie dużo. One biją co? Trochę magicznie. Dobra. Dobra, gdybym walczył włócznią, to bym sobie... Tutaj zaklęcie umiejętności, ładowane ataki. O, to bym sobie wymienił na kontrę dla broni kolnej. No bo takową bronią też walczymy. Jak widać, trochę mnie to zatruwa, nie? Ale to chyba tylko przy dobyciu. Niekoniecznie w trakcie tej walki. Nie wiem sobie, co tutaj wlazłem, nie? Tak, teraz jest walka. Muszę odpocząć najlepiej. Żeby się zresetowali. Dobra. Tutaj nie idziemy. Ale dowiedziałem się na Wikipedii, że Blight miał być tutaj. W tym więzieniu, w którym pomógł nam walczyć z tym typem, za którego zdobyłem kieł wasalnego rycerza. Uwaga, okazuje się też, że ja sam mogłem go wypuścić. Jakby co, nie zrobiłem tego. Chciałem się z nim przywitać tutaj właśnie, żeby go uwolnić, pogadać z nim. Okazało się, że nie mogę, bo już było to wszystko zaliczone. Są dwie opcje. Albo my go wypuszczamy, albo w jakiś sposób sam się facet uwalnia. No i co jest najlepsze, wraca tutaj, aby bronić Rani, mimo iż samej Rani tutaj już nie ma. De facto nie wiadomo, gdzie ona w ogóle się znajduje, no ale to jest najważniejsze. Rani tu nie ma. Ale mimo tego, bo wiadomo, pomimo iż Blight o tym nie wiedział, no to przyszedł pomóc. Dobra, i teraz tak, a propos tej broni, to na tym było gdzieś w tym miejscu. Czyli zakładam, że albo tu jest przejście. Znaczy w ten sposób starucha. A, i też, co mnie też irytuje, tutaj... Albo tutaj. Ma być gdzieś złota maska, która jest kolejną częścią questa, konkretnie związaną z bratem Korchynem. Bo brat Korchyn właśnie, jak znajdziemy maskę, możemy mu powiedzieć, gdzie on się konkretnie znajduje. On potem do niego pójdzie. No i później... Stanie. Ale ja muszę lecieć na górę. O, proszę bardzo, o wilku mowa. Jest maska. Wskazujący na drzewo chyba. Jezu, co? Ej, to jest jeszcze człowiek? Patrzcie, jak on wygląda. Jak on jest wychudzony. Smart smoczej ramy, też fajnie. A, nie pogadamy, dobra. No ale mamy jego lokalizację. Szlachetna złota maska. Dobra, i Korchyn jest tutaj. Akurat blisko tego. Nie muszę użyć tego, mógłbym użyć tego teleportu chyba, no ale już. Dobra. I tak będę się znajdował w tym samym miejscu. O proszę! Czy on ma... A nie. Kurde, myślałem, że ktoś mu towarzyszy, ale nie, to był tylko jakiś worek. Dobra, teraz pytanie, bo tutaj nie mogę nigdzie wejść tak normalnie. T
Teraz byłoby fajnie używać tego miecza pomniejszego, zakrzywionego, tego wężowego boga, no bo on mi daje regen wtedy, bo mi daje regen życia, a talizma daje mi regen many. Właśnie za tego ducha przodków. Przez to właśnie to się fajnie ze sobą kombi. Ale na razie zostańmy przy tej włóczni. To wiem, może zdobędę talizman, który też za zabijanie daje mi leczenie. Tak samo jak te dwie bronie. Dwie mówię oczywiście, mówiąc dwie, mam na myśli oczywiście raz, że ten miecz, a dwa, że ten taki toporek, ale co to tam znalazłem. Dobra, zanim z nim zagadam, żeby mi ci się nie wpierdolili, w sumie wykorzystajmy na nich ten specjal. Daję samą drobinkę, zawiedziony. Myślałem, że tak sięgnę ich na raz, no ale... Zabici, to najważniejsze. Czułem? Dobra, czy ja mam coś u niego do nauczenia się? Co widzę, to nie. Jeszcze nie, bo kto wie, może w końcu znajdę jakieś inkantacje, którą będę... Czy jakiś kolejny tomik z inkantacjami. Powiedz, gdzie jest szlachetny Złota Maska. Do you sport with me? From the description, it can be no other than the Gold Mask himself. Of course, I knew he would be close by. Bless the Golden Order and its benevolent rays, and to you too, my sincerest thanks. Ty teraz zauważyłem dopiero, że ma taką wielką jakby kurde tę, taką kajdankę. Kajdankę, no wiecie, no jakby odkulił nogi, nie? Jakby miał mieć kulę jeszcze u nogi dodatkowo. Dobra, czyli tak, stąd nie przejdę. Tunel Altus, to wejdę dołem, ale to ogólnie było dołem przejście, ja muszę iść górą. Drugi kościół Mariki to jest z tego, jest skoczka tu i tu, ale finalnie ląduję na tym poziomie. Ja muszę iść wyżej. Czyli musiałbym najlepiej... z wioski młynarzy tutaj cały czas drogą lecieć i dotrzeć w końcu w to miejsce. Ale to za chwilę. Najpierw bym się przeniósł do właśnie Złotej Maski. Tylko tym razem już się przenieśmy tym teleportem. Żeby nie skakać tyle z drugą. Właśnie. Tak, chce się udać. No i patrzcie, są obaj. Jazda w takim razie. Może dowiemy się czegoś nowego, a może brat Korchyn poznał jakieś nowe inkantacje od Złotego Maska. Coś powie? Ten dalej milczy. Ah, we meet yet again. Thanks to you, I have become acquainted with the noble Gold Mask himself and taken my place by his side, as you can see. Have no fear. I will still teach you incantations as before, though we must do so quietly, such that we not disturb the great master's cogitation. The master is always deep in contemplation, while I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger, and though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom, I know that this is my life's calling. The Golden Order has bestowed me, talentless as I am, the great duty of documentarian. Okay, dobra, nie nauczył się niczego nowego, no ale... Order shine through you. Pchamy jego questa do przodu, a zakładam, że jak popchamy to jeszcze bardziej, no to w końcu spotkamy ich albo A, będę mógł się nauczyć czegoś nowego od niego, bo on będzie coś nowego wiedział, albo B, znajdę po prostu coś po drodze nowego, co będę mógł mu dać. Nie, tutaj nie idziemy. Ale właśnie tutaj... Dobra, oznaczę sobie ten punkt, żebym zbłądził. Dobra, tu. No i to sobie może zostać jak jest. Czemu z tego wylazłem teraz właśnie? Skoro muszę udać się do tego miejsca łaski. Więc tak, wiem, mógłbym teraz po prostu powiedzieć koniem, no ale po co mogę, mam... Czy powiedz...
Po co mam lecieć galopem, skoro mogę sobie o trochę chociaż skrócić tę trasę? Dobra. Lecimy. Kto wie, może przy dobrych wiatrach znajdę piąte nasiono. Tego. A tak, że nie są napieprzają z balist. Cztery palczasta, łapka ptaka, sztuk 3. Okay. Spoko. Już są ruiny, które na mapie były widoczne. Zobaczmy, czy coś się tu kryje, czy to jest tylko tak ostojące, czy to są tylko tak ostojące ruiny. O, jest item. Serio? Masz tu typa, wybrałeś wiewiórkę? Ej, co to miało być? Przepraszam bardzo. A ty właśnie, Boże, zapomniałem, że miałem wam pokazać te pełnie księżyca, bo jak zdążyliście też pewnie zauważyć, podniosę sobie te statystyki. Specjalnie, żeby mam nadzieję móc wreszcie używać wszystkich speli oraz inkantacji. I okazało się, że po upgrade'ach kostur górnika to jest najsilniejszy kostur, jaki mam aktualnie na wyposażeniu. Tak więc no, będzie ciekawie używać takiego. O, ponury kamień kowalski, poziom 5. Nice. Jedyny, którego jest. Znaczy jedyny. No biorąc pod uwagę, że pewnie są jeszcze jakieś wyższe levelowo. Jaki mam max level teraz ponurego kamienia kowalskiego? Muszę też zobaczyć. No, aktualnie mam 5, no bo zużyłem kolejny, ale miałem chyba 7 albo 8. W sumie? To łatwo sprawdzić. Wystarczy zobaczyć ten. Tutaj kieł. Kieł jest na plus 7. A coś więcej, taki specjal, to jest plus 4. Okej, no łowca jest na plus 9, no a to też był specjal, dobra. Czyli miałem maksymalnie poziom 8 albo 9 ponurego kamyczka, znaleziony normalnie w grze. Ale niestety nie miałem tego, nie ma tego jak ani A kupować, B... Aktualnie też na tego nawet jak rozmawiać. Mogłem wtedy, nie zrobiłem tego, szczerze nawet nie żałuję, bo nie, teraz bym chodził z takimi broniami po bossach, który był totalnie za OP. Już wystarcza w sumie, że moje statystyki są mega OP. Nie podobają mi się te pioruny. Ale fajnie, że jest kolejne miejsce łaski. Odkryjmy je zatem. Boże, miałem typów i nie sprawdziłem tego. Dobra, moment. Wróć tam. Ciekawe, czy z jakimś smokiem przyjdzie nam zawalczyć. Może z tym, co nas wcześniej zaatakował, jak szliśmy do stolicy. Dobra, zobaczmy. Czy coś z konia? Jak to wygląda? Ej, no nie powiem, wygląda całkiem zacnie. Tutaj patrzcie, kolejna taka miejscówka, gdzie mogę pobierać sobie rzeczy. Dobra, czekaj, tutaj tylko wrócę do tego. Zobaczę, żeby w sumie. Mamy zaś te zatruwania, ale mam obok miejsce łaskę, no i nie będę musiał piguły zużywać. Kolejny złoty run. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze. Złoty rum poziom 8. Tutaj trochę złotej jarzębiny. Złoty rum poziom 1. Wycie Zaltus. Ok, i tam. Tak, to mi liczy tych. Liczymy te kwiaty jako wrogów przecież. Dobra. Jak chcę w spokoju mapę zobaczyć, no to muszę się ich pozbyć. Drugiego. No ale już mogę składać mapę, więc okej. Okay. Dobra, obróćmy się jeszcze raz w tę stronę. To jest gdzie? Okej, okay, to jest tutaj, gdzie byłem właśnie. To jest ten wielki most. A co jest tutaj niżej? Taka
No powiedzmy, że jakieś ruiny, jakieś posiadłości, bo tak to wygląda. Są kolejne ruiny, tylko pytanie, czy ja już tam byłem? Nie widzę niczego cennego do otwarcia albo coś takiego, więc no... Ciężko mi stwierdzić, bo gdybym zobaczył jakąś otwartą skrzynkę, no to wiedziałbym, że już tam byłem. Ale w sumie, jeśli to są kolejne takie ruiny, a nie są oznaczone, no to prawie na pewno mnie tam nie było. Chcę sobie to odpuścić. Już pół godzinki minęło, czyli będzie z poprzednią częścią odcinka około już 40 minut. Będzie 45. Więc dobra. Przejdziemy jeszcze kawałek, spróbuję zdobyć tę broń, która się tam znajduje, no a potem zobaczymy. Czy zobaczymy? A no potem zakończę odcinek, nie? Te pioryny mi się naprawdę nie podobają, bo poprzednio jak waliły, no to kurde, musiałem mierzyć się ze smokiem, choć wiadomo, wtedy... Nie, wróć, nie ze smokiem, mierzyłem się z tym awatarem i dalej żałuję, że nie udało mi się go zmusić poniekąd do tego, żeby tak fajnie pierdolnął w te pioruny. Albo niestety lekko za daleko. O, mogę przywołać kogoś. Na przykład Nika. Co my tu mamy? Zabójca czarnych noży! Nice. I właśnie, a propos zabójców, muszę wam jeszcze ten proch pokazać. Cyk, backstabi. Nawet mimik nie będzie mi chyba potrzebne, żeby pokonać tego zabójcę. Jakby kolejny backstab przede mnie, to byłoby takie dobre. Ładnie. Chodź, chodź. Dobrze. Blisko, blisko. Pięknie. Kolejny voice break. Ten ładnie mi przygnąciła. Teraz ja jej przygnocę. Fajnie. Kurde, Klaus. Ale dalej to, no co to jest za jakieś stunięcie w powietrzu? Właśnie o tym też muszę pamiętać, że przecież jak ja ją tym machnięciem walnę, to ona też dostaje z tego damage. Dobra, to było bez sensu akurat, co chciałem teraz zrobić. No, chodź. Serio uniknęła? Bo akurat ten cios był logiczny. Ale patrzcie! Zabójca, ale widać, że Alecto, czyli ta przywódczyni, potrafiła trochę więcej, no bo ta zabójca, czy ten zabójczyni, zresztą ciężko myśleć, że to jest facet czy kobieta, no to jednak nie używa tego specjala od Alecto, w sensie nie używa tego takiego cięcia a la Isshin z mocą runy śmierci. Rozbiła mnie, ale to nic. To ładnie uniknęła tego. Zresztą rozbiła, bo miałem za mało tego. Nie! Kurde! A, chodź, chodź. Dokończmy ten pojedynek. Kurde, close. No! Jeden strzał jest po nim. No i dziękuję. Bardzo ładnie. Wróg pokonany. Zobaczmy, czego pilnował. Pilnowała. Uuu! Nice! Jej broń zdobyliśmy. Zobaczmy. Dobra, i to. I w sumie, no w sumie właśnie to po to przyszedłem, czyli widzę, źle była oznaczona miejscówka na mapie. Zobaczmy. Czarny nóż. Sztylet należący niegdyś do zabójczyń. Okej, czyli jednak to była kobieta. Które w noc czarnych noży zamordowały Godwina Złotego. Rytuał odprawiony na ostrzu o dziwnym kształcie tchnął w nie moc skradzionego runu śmierci. Unikalna umiejętność ostrze śmierci. Uwolni moc runu śmierci, by strzelić pociskiem przypominającym ostrze.
poza zadaniem obrażeń, ostrze to zmniejsza maksymalne zdrowie wroga i przez chwilę odbiera mu życie. Okej, okay, czyli mamy dokładnie tę samą zdolność, którą i ona, i Alekto mi siepały. Także jestem z tego zadowolony. Może to być naprawdę dobre na niektórych bossów. Co jeszcze? A, i te prochy. Tutaj sobie ulepszyłem Atlatenę do plus 9, a łezkę do plus 10. Nie żałuję totalnie w ogóle wydania w ten sposób tych upgrade'ów, bo akurat Mimik, im silniejszy, tym lepiej dla mnie. Latena akurat, no z nią mi nie wyszło, nie miałem ostatniego tego przedmiotu, ale też będzie ok. Bo ile to kosztuje? 660 punktów zdrowia, a ja mam maksymalne teraz zdrowie na tyle. Ok, no myślę, że jedna flacha powinna mi wyleczyć. I tutaj, Tisze Czarny Nóż. Legendarne prochy. Użyj, by przyzwać ducha Tisze Czarnego Noża. Tisze należała do grupy zabójców, a w noc spisku nasyciła swój czarny nóż runem śmierci i zabiła go Dwina Złotego. Była córką przywódczyni Czarnych Noży Alekto i zginęła chroniąc swoją matkę podczas ucieczki Czarnych Noży z królewskiej stolicy. Pytanie tylko, czy zabił ją, czy zginęła przez to, że dziabnął ją przypadkiem jej własny nóż? Czy może ktoś po prostu strzelał do jej matki, na przykład z łuku, bądź balisty, i ona zasłoniła swoją matkę własnym ciałem, żeby właśnie nic się nie stało? Mamy tutaj jakieś przejście. Grobowiec wyświęconego bohatera. Okej. Okay. To może być coś ciekawego do zwiedzenia. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. Zobaczmy mapa. Nie, mapa jest normalna. Czyli nie są to te podziemia, ale właśnie jezioro Zgnilizny. Ta walka z Astelem, czy jezioro Siofra. No i też poniekąd z tej strony rzeka Einsel. Tylko nie wiem, tylko przez to, że nie znalazłem jakby fragmentu mapy, no to nie pokazuje się tutaj w całości to koryto, a kto wie, może ominąłem tam coś więcej, a może nie. No idea, nie mam mapy, nie powiem na pewnik. Ale właśnie jak tak patrzyłem na mapie podziemi, to jeszcze gdzieś właśnie tutaj wyżej jest taka duża, strasznie lokacja, do której też można wejść pod ziemią. Myślałem, że może to jest to, niestety się przeliczyłem. No ale zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring, w którym zwiedzimy sobie ten grobowiec. Jeśli w miarę szybko jeszcze pójdzie z nim, to udamy się też w tym kierunku, bo tutaj mogę ponoć zdobyć kolejną książkę z inkantacjami tej smoczej szkoły, czy tam z kultu smoga. No tego, z czego mam błyskawicę, nie? I co najlepsze, mają to być silniejsze, na przykład ma tam też być silniejsza wersja błyskawicy, więc tym bardziej jestem chętny, aby to zdobyć. Ale jak mówię, to dopiero w kolejnym odcinku. Tak więc ode mnie to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia. W kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!